Hejho, witajcie w Cify 5, Niemcy w grze drużynowej. I tak sobie przeglądałem tę mapę i doszedłem do wniosku, że najfajniejsze tereny startowe ma Rzym. Aczkolwiek Rzym jest w środku mapy, także to jest troszeczkę niebezpieczne położenie, ale te rzeki, zasoby, surowce ma najlepsze. No jednak nie chciałbym być na jego miejscu, ale liczę na to, i tak poprowadzę badania naukowe, liczę na to, że on się szybko rozwinie, właśnie zrobił sobie trzeciego osadnika, założy miasto, ja bym tu założył, bo mamy sól, mielibyśmy obserwatorium, krowy niedaleko, żelazo niedaleko, z tym, że boty to pewnie pójdzie, bo portowe, więc założę, nie wiem, tu, też nie będzie źle. Tu bym też miasto założył na miejscu Rzymu. Tu w ogóle Japończyk powinien założyć. Tu i tu. Ja bym tak zrobił. Coś takiego. Ale ten nie ma osadników, niestety. Zamiast obrabiać, kurde, te rzeczy, to on tutaj, szanowni państwo... A, karczuje, to okej. No nie wiem, trochę się boję grania z tymi botami, bo to są jełopy. Idę oczywiście buchnąć robotnika. Mam nadzieję, że Quebec tutaj taki będzie miał. Quebec to się chyba w ogóle wymawia. Pamiętam, że się byłem trochę zaskoczony, że nie Quebec, tylko Quebec. No w sumie to ma sens, no. Dobra, nie będę teraz się nad tym rozwodził. Na punkty to wygląda tak. Generalnie boty nie mają złota, co ciekawe. I to nie tylko, szanowni państwo, ci moi, tylko generalnie poszli w wolność, co ciekawe, w większości. Tutaj jak zobaczymy, Dariusz na minusie, Oda 0, Octavian na minusie, Washington 0, że wrogowie mają słabo, to ok, ale inni tak, kurde? Zobaczcie, ciekawe. Dlatego warto chyba będzie inaczej trochę w tym drzewku iść niż zazwyczaj. Czyli na promieniu strzały pójdziemy szybciutko chyba. Po złotko, jak to tak wygląda. A z drugiej strony chyba nie szybko nie pójdziemy po Akademię Narodową. Bo skoro, kurczę... Sami wiecie, rozumiecie. Nie ma takiej potrzeby na razie. Chociaż oczywiście szybsza nauka tak czy siak by się przydała, ale... I tak nie nadążam gospodarczo za technologią. Bo wiecie, mogę sobie na przykład odkryć Petrę, która bardzo by mi się przydała. Ale jak ona kosztuje tam chyba 250 młotków, a ja w mieście będę miał 3, no to 60 tur to będę robił. Także szybsze odkrycie mi nic nie da. Trzeba taką zrównoważoną gospodarkę. O, takiego też bym buchnął. Też tak właśnie myślałem, czy by jemu nie wypowiedzieć już wojny. Tylko właśnie jako pretekst byłby jakiś robotnik. Bo chętnie bym zgarnął jemu robotnika. Bo nie mam produkcji, bym nie musiał tego budować. O kurde! O kurde, ile on ma boja? Demografia, zaraz zobaczymy. To jest jakiś przyjazny scout. I właśnie umarł? Co ta gra, jakieś takie zwiechy ma? Żołnierze, jestem 9, najlepsze, ja mam 20, średnie jest 26. 38, ja mam 3, to ona miałaby ze 6 jednostek. A widzieliśmy, o no, zabili. A widzieliśmy u tego, 1, 2, 3, 4 i tam była 5. Oj, trzeba kurde uważać. To będzie badziewne miasto, wiecie. Oj, nie widać żadnej jednostki niestety. Dobra, powoli przemknijmy sobie tędy. Przemknijmy sobie. Co to tak mryga? Dziwnie działa ta gra jakoś w tym trybie. Wam szczerze powiem. No, gdzie on tym poszedł? Gdzie on jest? Tu jest. Oj, widzicie? Mówiłem, pójdzie założyć miasto nadbrzeżne. Quebec, czy tam Quebec. Dawaj robotnika. 1, 2, 3, 4 i tam był 5. 5 jednostek. No wypadałoby mieć łuczników, bo z łucznikami jestem
bezpieczny. Czuję się bezpiecznie. Walcząc w zwarciu, to tam po prostu napierdzielamy się po ryjach. Jeden i drugi otrzymuje obrażenia i jak nie ma się przewagi liczebnej, to można zginąć. Chyba, że ma się jakąś cytadelę, jakieś doświadczenie bojowe, a tutaj na razie u mnie tego nie ma. O jejku! Aha, barwy, topornik. Tak sobie skojarzyłem, że tutaj mamy te i trzeba ją tu dać już. Dawno temu trzeba było tak zrobić. Dobra, gdzie idziemy? Gdzie idziemy, szanowni państwo? To jest akademia, której szybko nie zrobię. 185. Spokojnie. Amfiteatry mnie korcą. Darmowo oczywiście. Ale warto by też było mieć zbrojnych, a Rzym legiony. I te łuki oczywiście też. To i to w pierwszej kolejności. Dobra, najpierw może to. Tylko, aha, bo to idziemy. Tylko czekajcie. Bo ja bym sobie chciał, mam 181 zł, zrobić zwykłych łuczników. O kurde, jakie, no właśnie, dlatego nie chciałbym tych droższych kompozytów robić, tylko tych. Zwykłych łuczników. No dobra, tutaj za chwilę, bo będę musiał przestawić. To czekajcie, to nie tak, to idźmy tu. A potem tu. Zwykłych łuczników, dziwna gra. Jest. Dzień dobry. Idź stąd. O, patrzcie ile tutaj tego, kurde, ale bym przygarnął. Ale jak on ma łuki, a ja nie mam, to się trochę boję go atakować. Ale kto wie, czy jak nie będę wracał, to go tutaj nie za... O kurczę. Polak obstawiam. On ma w ogóle te pustynie i on te petre zbuduje. Ma dużo pustyni. O. I dobra, mamy punkty ruchu. Wypowiedzmy wojny, bo... A, jeszcze jedną rzecz. Ale wypowiemy wojny, bo tak działa. O, nie boją się, bym zażądał daniny. O, szkoda. Trzeba więcej jednostek mieć oczywiście, żeby oni takie rzeczy robili. To się rzadko zdarza w gruncie rzeczy. To znaczy, ja rzadko tak podchodzę taką dużą ilością. Na początku to jest fajne, bo to można zarobić tego złota. Wypowiedz wojny, pyk. Zamknij, chodź. Jakbym zaatakował bez wypowiedzenia wojny, to może bym tu nie wszedł. Ja od razu zawrę pokój, bo tutaj kawał drogi trzeba grzać. Więc sami wiecie, rozumiecie. O, i 16. Co, ja nie zdążę zrobić tych łuczników, kurde, normalnie zupełnie? Cholera. O, kurde. Aj, nie można machać kranem, jak się robi. Kurde, Japończyk, róbże tego osadnika. Tu w ogóle też zadowolenia na mapie brakuje. Nie ma z kim handlować niczym kompletnie. Jest jakaś padaka straszna. Tu się chłopak rozwija, ale no właśnie. Idziemy tutaj w to, idziemy po złoto. W ogóle chciałem handlować, ale na razie nie mam czym kompletnie. Ale przeklikałem przez każdego. Przemkniemy tędy. Ty, ile on ma tych robotników do jasnej, ciasnej anieli? I tu jest trzeci? Co robi? Dwa miasta ma i trzech osadników. Come on! Też bym chciał. Trzech. Na razie mam jednego. Normalnie bym już miał dawno robotnika. Ale taka ciasna mapa, że postanowiłem najpierw od tego osadnika zrobić. Zrobiłbym normalnie odwrotnie. Zakładajcie, że miasta, bo jak oni tu nas spamują, to we dwoje zajmą więcej terenu niż my w trójkę i przegramy to w końcu. Walkę o ten kontynent. Tak przynajmniej wiecie. I w ogóle o Panteon też by się przydał. Ale tak przynajmniej terytorialnie przegramy. Ilościowo. A to będzie problem, bo oni mają już po trzy miasta. Rzym ma trzy, co prawda, ale już takie rozciągnięte, jak widzimy. Japończyk ma dwa, ja mam dwa. No come on. A moje trzecie to będzie tyle warte, co nic. Może kiedyś z Petrom, ale wątpię. To się uda. Kurczę pieczone, muszę tak... Szkoda, że skitrał dalej tego robotnika. Może bym się skusił. Dobra, idziemy w to... No tak, to idziemy. Nie będziemy płacić za tamtych. O, za tego już nie płacimy.
I to jest dobry, szanowni państwo. 9 turek. Ile kosztuje przezbrojenie takiego wojownika dozbrojnego? Z 80, 90? Kurczę, nigdy nie pamiętam. Czy więcej? Kurde, 6 złota na turę, to jest dramat. To jest, szanowni państwo, dramat. Dobra, ty grzejesz... A, osadnik, no to niedobrze. Jest mój. No nabrzeżne byłoby dobre oczywiście, bo kiedyś musimy przeprowadzić inwazję i tak dalej. Ale robić nabrzeżne przy Turku to jest ryzykowne i stąd bym wielu tych pól nie sięgnął. A zrobić kuter, to w tej grze trzeba zrobić kuter, nie robotnika. To strasznie dużo. Stąd sięgam tutaj, gdzie się szybko będę rozwijał jako tako, no bo trzy żywności. Od razu mam to żelazo 6, od razu mam te kamienie. Szybko też marmur. Nie, ja wolę jednak tu. Głównie ze względu na to żelazo. Jakbym miał kupować te pola, to sobie jednostek nie przezbroję. Teraz... Aha, jak on to on może też iść w te maryśki, ale ja będę szybszy. O Jezu, ja bym zrypał, jakbym tego teraz nie zauważył, nie zmienił. O jejku. Tu jest trochę produkcji. I to bierzemy, bo to obrobimy. 12 tur, 13 ten! Zakup, ile ty kosztujesz? Ja pierdziule nawet nie mam. 13 tur! I 12 do ludka. Tak 10. To też nie lepiej wcale. To trzeba tak. O kurcze. Nie no, przydałby się ten. Daj mi tego robotnika jednego. Dzień dobry. Nie da się tak handlować. Kurcze. Nie no, ale bym ukradł jeszcze jednego. Za chwilę jeszcze będę miał na minusie te. A czekajcie, będę miał na minusie. To ja mogę spowolnić rozwój tego Berlina, tak czy siak. Ojejku, myślałem, że go zostawić samotnego. Ten zaatakował. I w którą ty Maryśkę idziesz? Ja bym tu miasto założył, albo tu. I on też tu pewnie idzie, bo tu nie ma większych możliwości. Możemy mu powiedzieć. Przecież on ma te jednostki takie duże. Nie, czekajcie. To jest tu. Delirium. No, ciekawe. Tylko go wkurzę, a nic z tego nie wyniknie, znając życie. Dobra, włócznik. Weźmy się trochę pobawmy tutaj. No tak, będzie problem z zadowoleniem. Zobaczmy, czy możemy coś od kogoś kupić. Przegląd dyplo. Pojedyncze sztuki. Ale już trochę więcej złota na turę mają. Niestety nie moi. O kurde, obydwaj po minus 4. A ten 0. Co za jełopy. No oni mają fajne tereny. Kurde, mordę jeżę. No nie ma z kim handlować. Daj też spokój. Jak do tego dojszło? 8. Dobra. Tak jak mówiłem, z uwagi na to, bo to jest złotko. No ale najpierw po prostu się rozwijajmy, niech będzie ta stagnacja. Nie ma z tym problemu, bo za chwilę będzie problem z zadowoleniem, tak czy siak. Katolicyzm. Polonia. Kazimierz. Dawno tak nie grałem, żeby tutaj dwa badziewne miasta mieć. Włącznie ze stołecznym, żeby się one nie rozbijały. No, ten to zaraz ogarnie i wtedy pozmieniamy. Ty, panie, na tę górkę śmieszną i pocieszną. O, na tę górkę śmieszną i pocieszną.
Potem szybciutko obrobimy marmur w pierwszej kolejności. Co tak mi to mryga do jasnej, ciasnej anieli? Strasznie mnie to irytuje. A ten scout tu zginął, nie podkrywał, a tu mogły być jakieś ciekawe rzeczy. Kto znowu coś zbudował? Moglibyśmy to obadać oczywiście. To obadamy, ale po... obóz, to dobre. Gdzie ten obóz? O, gdzie taki kawał, kurde. Dobra, dawać te kamyczki szybciutko. Osadnik. Kurde, ja to w ogóle miałem przerobić właśnie. Bo Hamburg jest bardziej miastem morskim. On też jest tak w sumie kawał od wybrzeża, ale tam jest co? Rzeka jest oczywiście. Łaba. I jest miastem Hamburg portowym i to wielkim portem. I tutaj bym zrobił podobnie, to znaczy rzeki nie zrobię oczywiście, no ale bym sobie może to podmienił. Tak zrobię. Kurde, 15, patrzcie jaka bieda, jaka tu jest bieda. Jezus Maria. To by się przy... ale nie, i tak mi się miasto nie rozwija przecież. Ja to kupię, ale kiedyś. Czyli to trzeba szybko obrobić, tylko szybko to łatwo powiedzieć. Pomnik, żeby te amfiteatry. No a potem pomyślimy. W ogóle w tym mieście to można na mury by, kurde, też zrobić szybko. To będzie walka. 27 i spichlerz. Tu wszystko jest potrzebne. A pierdziule. Czują się niepewnie. No chętnie bym się tam wybrał. No i gdzie on poszedł? A trochę nie wiem, gdzie on poszedł. Ten ile natrzepał jednostek? No niby dobrze, ale ma złoto na minusie, to za chwilę będą mu się rozwiązywały te jednostki. Co te boty wyprawiają? To, że gramy w drużynie, mogę patrzeć, co oni właśnie wyprawiają i trochę mnie to przeraża. Po co ci koszary? Już natrzepałeś jednostek. Opie. Chyba nie jest dobry moment na koszary. O, czekajcie. Ja się mogę w ogóle z nimi zaprzyjaźnić. Tu dizy? O. Czemu nie ty, ziabojadzie? A ty, herbaciarzu? Herbaciaro może też nie, kurde. Z tymi. Good day. Good day. I'm listening. Kazio. Przyjacielu, rodaku. Pozdrawiam cię. Ja też cię pozdrawiam, a cmoknij mnie w zad. Absolutnie nie. Co za gość. Nikt się nie chce przyjaźnić. On tak daleko, nie szkodzimy sobie w ogóle. Chociaż może mnie świry zaatakują rzeczywiście. To różnie może być. Ej, on tu może być tu. I zaraz założy mi tu miasto. Ale to lepiej tu niż tu, chociaż nie, czekajcie. No ja bym chciał kiedyś przejąć te miasta Turka. Może trzeba było się nie wydurniać i go tu puścić, bo on tutaj jest kakao, dlatego on tu grzeje. Tam gdzie luksus oczywiście, ale ja bym tu jeszcze może sam założył. To by było kurczę niegłupie. To by było kurczę niegłupie. Ej, żeby on mnie nie zaatakował. Po troszeczkę na to za wcześnie. Jeszcze potrzebuję dwóch łuczników. I zbrojnych. Mądrość. Co? Koło? Skąd to koło się tu wzięło? To, kurde, kolejna zagadka. O! Ty patrzcie, kurde! Gdzie ty idziesz? Po marmur? Bawełnę? Trzeba będzie pola te kupić. Jak się tak wydarzy. Albo czy zblokować go, ale to bym musiał kupić znowu to. To też mi się nie podoba, taki plan. No ile ty będziesz to jeszcze robił? Boże, 3 tury. Potrzebujemy się rozwijać. Zaraz zobaczymy, gdzie on pójdzie. Ten osadnik. To on można by kupić. Nie czekaj, skup. Stoi, epoka klasyczna i nas witać. Cieszy mnie to niezmiernie. Ciągle się ta gierka mieli. Spokojnie jak na wojnie. Cieszy mnie ten szlak. O kurde. No chce mi tu wtyknąć. No przecież nie będę kupował tego pola. No daj ta spokój. Mogę go tak zblokować. Ale igraszki.
Jakież to igraszki, szanowni państwo. Co? Jaki dzikus? Czy wy to widzicie? Aha, bo ja go przejąłem. Okej, dobra, to rozumiem. To jest dzikus rzeczywiście. On ma siły 8. On ma taką samą siłę jak ci, tak. Okej. No i teraz byśmy poszli po te łuki. Oho. Nie wiem, czy bym kurde jeszcze jednego nie zbudował szybko tutaj. 9 turek. Ale przezbroił ich, cholera. Czekajcie, ten kosztuje 75, a ten kosztuje... Aaaa, dodaj do kolejki. 40, drugie tyle. To jak zostawię na jednej, to tutaj dojdzie jeszcze z 5 tur, oj kurde. Nie no, jaka mizerna produkcja, szanowni państwo. 6 tur, będę musiał zmienić, kurczę. Ale kombinuję. 4 tury! Zaraz się okaże, że z przyszłej turze to zrobimy. Ten co szaleje! Będą łazić w tej pewce. Lubię takie gierki. Z tymi durnymi botami. I z powrotem, żeby za ciebie nie płacić. No i uciekaj w tamtą Maryśkę. Przegląd szlaków handlowych. Nie. Do ciebie. Zarabiam 1 złota z tego tytułu. I nauki, fajne, nie ukrywam, podoba mi się niezmiernie. Czyli poczekamy z tym chwilkę. O, a może pójdziemy po walutę? Będą te świry targowiska robili, może złoto będą, a i tak muszę iść tędy wtedy. Tak czy siak będę musiał, ale matematyka, wiszące ogrody. Tu będę miał za 3 tury. Najpierw pójdę w to. Pomnik się zrobi za 10. Tu już takowy jest. I tu już takowy... Tu nie ma jeszcze. O kurcze. O kurcze, 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 kurcze. Dobra, niech będzie tak. I tak będę musiał odkryć tego, żeby mnie tu gierka nie przewaliła. To znaczy, że sam żeby mi się nie przewalił. O to mi oczywiście chodzi. No, dawno tak nie kombinowałem. Jest wreszcie zadowolenie. Ale tu jest tylko 2 chłop. Czemu mi tylko 2 przybyło? Kamienie szlachetne daje 2. 4 znaczy się. Miałem minus 3 czy minus 1? A może i minus 3. No i co zrobisz? Idzie z powrotem. Kurde, drażni mnie tymi jednostkami. Gościu. Oj. Aha, barwy tylko. Spokojnie jak na wojnie. Warszawa 8. No nieźle, nieźle, nieźle. Pan grzeje tutaj. Pan grzeje tutaj. Koniki. Koniki, koniki, koniki. 4 złotka. Oj, wypadałoby tutaj rozwijać te rzeczy, ale potrzebujemy tego żelaza. I to na gwałt. 7 turek, spoko. 4 złotka. No jak już będę miał 2 jednostki łuczników i 2 zbrojnych może bardziej i łuki kompozytowe, to będę czuł się bezpiecznie. No ten ma trochę tej armii. No dobra, robi legiony, cieszy mnie to. No nie, no truła. A ten, no nie, no tam, kurde, co za durne te moje boty. Patrzcie, jak się Francuz ładnie rozwinął. Dobrze miasta założył, nad rzeką, tak jak trzeba. A ten se tutaj założył. Drugie tak daleko. Japończyk w ogóle się obudził z ręką w nocniku. I teraz se gdzieś idzie tym i będzie chodził po całym świecie i szukał. Tak jak ten. Jak ja lubię takie zabawy. Karawana jakby się tu przydała. Niemiłosiernie. Ale nie mam jeszcze nigdzie spichlerza, to spokojnie z tą karawaną. Młyn by się przydał oczywiście. Też
O, tu łucznik 6, a tu już 6, też 6. A, to niech to się zrobi. Nawet ta biblioteka może. Dobra, jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, chwila, moment, poczekamy, obadamy. No niech się teraz przynajmniej to rozwija. 11, 8, może być od biedy. Od biedy. Tutaj też trzeba zmienić, jak kiedyś ludek przybędzie, to nic się nie zmarnuje. I tutaj podobnie, kurde, mordę jeżę. Nie tu pyzio. 23 tury. Czemu 23? Co oni nie posłuchali mnie i idą gdzieś indziej? Nie, no, nie, patrzcie, budownictwo? La France. O, z chęcią! Przyjacielu. Najpotężniejsza cywka na świecie na punkty? Na punkty wasze? No tak, Napoleon. Bawi mnie ten Sulejman. Będziemy się tak z nim wesolutko bawić, kotka i myszkę. A czemu by nie? Ile to się będzie? 7 tur. Strasznie długo, szanowni państwo. No i to jeszcze w to nie mogę, bo chcę amfiteatr za darmo. Czyli muszę zrobić 7-6, a będę miał za 2. O, to spokojnie. To teraz to już luzik. Dobra, ja tu zrobię po tym mu... Kurde, jakie drogi. Ale tu się w końcu chłop wkurzy. I może mi zrobić krzywdę. To w ogóle kosztuje 120. Strasznie dużo. Dobra, jeden czeka, gotowy. Strasznie dużo. Odkrywam budownictwo. Aha, czyli oni jednak sami też odkrywają. Dlatego wtedy tę drogę też miałem. To trochę wam powiem, że może namieszać. Na przykład jakby teraz te łuki odkryli. Co oni w zasadzie odkryli? Budownictwo, ale tam są... Nie, droga była wcześniej. Jezus, to były te łuki. Ta, i się robi kompozyt. Nie! To będzie, wam powiem, głupia gra. Oj, bardzo głupia gra. Bardzo, bardzo, bardzo głupia gra. To kosztuje 80. No, to rozumiem. I teraz se mogę przezbroić. Tego też bym chętnie przezbroił. Na razie nie mogę sobie na to pozwolić. No dobra, już się zrobi taki. 9, no nie ma dramatu. Bałem się, że to będzie jeszcze dłużej. 3 tury przybyło. No, biedy ujdzie. Chodź z powrotem. On oczywiście mógłby mnie załatwić, jakby się ruszył o jedno pole teraz. Albo poczekał po prostu. Cierpliwie. A nie łaził w tej wepty. No ale jak nie rozumie tej gierki, no to... Będzie tam siedział tym osadnikiem. Długo. Bardzo długo. O Jezu, Japończyk, i gdzie ty idziesz? O, osadnika robi teraz. I gdzie ty nim pójdziesz? Już nie ma gdzie. No tu jeszcze, tu jeszcze. W ogóle patrzcie, no i gdzieś ty poszedł? Tu, nie, ja z nimi nie mogę. Nie mogę, szanowni państwo. Nie dam rady z nimi wytrzymać całej tej gry. Wymorduję ich chyba. Nie, nie dałbym rady. Na tym polega niestety problem. Nawet jakbym chciał, to nie dałbym rady. I z powrotem. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. No skautem go bije topornika, przecież cię zdzieli raz, drugi i będzie po tobie, gościu. No Jezu, ale mi tu namotali, namotali, naodkrywali. Kurde, mordę jeża. Siła 20. Trochę dużo. Mury tam widać już? No. O, jejku. Ale niech wisi na tych dwóch miastach.
Ło, piramidy, ten to ma teraz tych robotników, ale się będzie rozwijał. Ale oby na dwa miasta. Malaka poszukuje nauki. Katmandu chce, aby zastraszono Quebec. Spoko. Najbardziej wykształceni ludzie świata po liczbie technologii, które posiadają. Waszyngton 18, Kazik 18. To drużyna kurde aliantów wymiata, jak widzimy. I patrzcie, samotna Kaśka ma więcej niż my, cała nasza drużyna. Czyli jakoś to gierka działa tak, że oni mają szansę. Matematyka to klucz i no, ciekawe to dosyć, nie ukrywam. Nie ukrywam. No dobra, dociągnijmy to już. Tylko niech oni robią to, co ja robię. Będą mieli, kurde, targowiska, może nie będą mieli takich problemów ze złotem. Ja to dla nich robię, bo ja to złoto jako tako ogarniam. Tylko czy oni wyczują moje intencje, szanowni państwo? Czy ja go właśnie puściłem, bo się zagadałem? Szkurde. A pierdziule. No i gdzie go teraz mogę zblokować? Tu go jeszcze, jakbym się uparł, to też zblokuję. 1, 2, 3. To miasto musiałby założyć tu. Nie, tutaj nie, on nie może tu nigdzie miasta założyć. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Przecież nigdzie nie może miasta założyć. Miasta pomiędzy kontynentami mogą mieć dwa pola przerwy, ale tak to muszą mieć trzy. Czyli on mi tu, nie, no i też nie, 1, 2, 3, bo to sięgnę. Nie wciśnie mi tu nigdzie miasta, no chyba, że jest jakiś bug i jednak wciśnie. I wtedy będzie zonk. Tędy mnie minie niestety. Jeszcze w ogóle, a ile to kosztuje? 50, no niby niedużo. No ale 120 przezbrojenie, ja to muszę zrobić. No kurde, aha, bo to ten kosztuje 120, czyli dobrze pamiętałem, 80. No. Dobra, czyli tego to ja przezbroję. I to już niebawem. Kurde, żem go puścił, no. No patrzę, bo nie wiem, czy on tutaj to miasto założy, czy nie założy. Do jasnej, ciasnej anieli. 1, 2, 3. No nie da rady nigdzie. Tylko dowie się, że nie da rady, czyli już nie będę mógł tak z nimi grać. A szkoda, bo to fajne było. To było bardzo fajne, wam powiem. Jeden, dwa, trzy. O, zaraz go zaatakuję może. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam już tam kompozyt. Za momencik, dosłownie... Pyk. W tej turze mam już zbrojnego. Jakbym go tak rypnął, robotnika bym miał. O kurde, teraz mam tu ile? Dwa, ale gówniane pole tak czy siak. Tego szybciutko potrzebuję, to jest 7 tur aż. Aż 7, to się wrócę chyba po te koniki, albo to by było też fajnie obrobić. Ciekawe ile on tego dziadostwa wszystkiego ma. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przegląd na zakończenie. Demografia. Żołnierz 69, Kaśka najlepsza. Średnia 45, ja jestem najgorszy. No to chyba nie jest dobry moment, żeby atakować Turka. Więc chyba sobie jednak daruję. Chociaż... Czy on się z kimś lubi? Zaraz pohandluję, przejrzę dyplo w przerwie. Pomyślę. Jakby miał już mury, to bym go zaatakował. Chociaż nie, myślę, że go zaatakujemy, wiecie? A ty ile jeszcze? No, no, kurde, to rozumiem. Teraz to się możemy bawić.
zaraz tutaj też będziemy przestawiać i tak dalej kombinować. 15 siły. No, chyba tak. Rypnąć go, zgarnąć, kurde, robotnika, bo on się, ten osadnik, przemieni na robotnika. Ci tu drogi budują, no co za jełopy. Gdzie ty idziesz? Tu założy miasto gdzieś. Och, nie mam siły do nich. Ale będzie dzięki temu ciekawie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.